Witam na kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj pokażę Wam prosty przepis na leniwe pierogi. Zapraszam do oglądania. Do tego potrzebujemy ziemniaki, twarog, jajko, mąka ziemniaczana i mąka pszenna. Ziemniaki wstawiamy do gotowania. Dodajemy soli i gotujemy do miękkości. Ziemniaki już są ugotowane, odcedziłam ich i odkładamy do ostygnięcia. Następnie ostygnięte ziemniaki i twarog mielimy przez maszynkę. Następnie dodajemy sól, świeżo mielony pieprz, mąkę ziemniaczaną, wszystko będzie opisane w opisie, dokładnie składniki i jajko. Wszystko mieszamy na początku łyżką, a wtedy będziemy mieszać rękami. Jak zaczyna się już kleić, to można śmiało mieszać rękami. Ciasto mamy już wymieszane. Pierogi leniwe, każdy robi po swojemu. Ja akurat robię takie małe kuleczki, tak jak widzicie. Moczę lekko w wodzie ręce, biorę ciasto i wtedy się nie kleje. Woda nam się zaczęła gotować, dodajemy soli, troszeczkę oleju. Wrzucamy do gotowania. Gotuję się bardzo szybko, jak woda zacznie się gotować i wypłyną wszystkie do góry, to od razu wyjmujemy. Do tego usmażyłam cebulę z kiełbasą. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Pamiętaj zostawić lajka, pa!